Cześć, tu Justyna, a to 116 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Jednocześnie jest to już siódmy odcinek Castmasu, czyli odpowiednika Vlogmasu tylko dla podcastów. I dzisiaj zapraszam Was na drugą część odcinka pod tytułem Kupa śmiechu, w której to czytam komentarze z grupy Pogadajmy o życiu, w których dzielicie się swoimi najbardziej żenującymi historiami w życiu. I na razie tych historii przeczytałam naprawdę ułamek, nawet nie wiem, czy to jest 1/8. Naprawdę ale póki ułamek, co, więc zadowólmy się będzie dwoma więcej. Dlatego ruszamy z kopyta z kolejnymi historiami. Katarzyna. Jako, że mój narzeczony nienawidzi brać udziału w nawet drobnych i szybkich zakupach, to złotym standardem naszego związku jest sytuacja, w której ja biegam po sklepie, a on czeka na mnie w aucie, na parkingu lub przed. Ponieważ siedzieć w aucie i czekać na mnie też nie bardzo lubi, zawsze staram się załatwić sprawę szybko i sprawnie. Któregoś razu, jak zwykle, wybiegłam ze sklepu i szybciutko wsiadłam do auta, żeby już nie przedłużać tej jego męki. Wsiadłam więc, trzasnęłam drzwiami, kładę torbę z zakupami pod nogami, rozsiadam się wygodnie, zapinam pas i ku mojemu zdziwieniu orientuję się, że nie ruszamy. To ja tu się śpieszę, a on teraz z odjazdem się ociąga? Chcąc mu zwrócić delikatnie uwagę, że ja tu czekam na odjazd, odwracam się w jego stronę i tak, jak już się dobrze domyślacie, widzę zszokowanego, wgapionego we mnie nieruchomo, lekko przestraszonego mężczyznę koło 50, który, jak mi się zdaje, raczej nigdy mi się nie oświadczał. Tak właśnie dziarsko wpakowałam się do cudzego auta. Historia może nie jest super szokująca, ale powiem wam, że w tamtym momencie mój żenadometr zaświecił się na czerwono. Przeprosiłam, jak gdyby nigdy nic, rozpięłam pasy, zabrałam zakupy i zmyłam się szybciutko. Jeszcze uciekając, widziałam pana w ciągle tej samej pozycji. Mam wrażenie, że nawet nie mrugnął. Już we właściwym aucie opowiadając sytuację narzeczonemu i mając ciągle obraz wyrazu twarzy tego człowieka przed oczami, popłakałam się ze śmiechu. Asia. Randka z Tindera. Pierwsze spotkanie. Wcześniej przez jakiś czas prowadziliśmy długie rozmowy przez telefon, które coraz bardziej nakręcały nas na spotkanie. Było bardzo ciepło, więc ubrałam się w materiałowe spodenki z bardzo wysokim stanem, zapinane na zamek z boku i do tego top. Pierwsze wrażenie 10 na 10. Miękkie nogi, iskry sypią się z obu stron. Rewelacja. Rozmowa się klei, siedzimy w fajnej knajpie, pijemy wino, śmiejemy się. Wszystko gra. Po kolacji decydujemy się jeszcze na spacer, ale przed wyjściem z knajpy poszłam jeszcze do łazienki. Kiedy w toalecie zakładałam spodenki, tak szarpnęłam za zamek, że go wyrwałam. Zalała mnie fala żenady. Nie dało się tego zakryć, zaszyć, zapiąć. Dramat. Zaczęłam nerwowo przeszukiwać łazienkę w nadziei, że znajdę tam nitkę i igłę, albo że nagle krawcowa wyskoczy z kibla i zakończy te dramy. Potem myślałam, jak uciec, ale taka fajna randka, że na bank coś z tego będzie i nie mogę tego spieprzyć głupim zamkiem. No i torebka została przy stoliku. Kiedy dotarło do mnie, że nic z tym nie zrobię, wyszłam z łazienki, trzymając się za spodnie, żeby nie spadły, podeszłam do naszego stolika i z uśmiechem powiedziałam: stary, mamy problem. Pokazałam zepsuty rozporek, kawałek ciała i gaci. Dżentelmen przez całą drogę przytulał mnie do siebie, tak żeby nie było widać usterki. To było 4 lata temu. Dzieci z tego nie będzie, ale jesteśmy super przyjaciółmi. O, fajna historia. Asia dodaje jeszcze jedną historię. Chociaż momentów zażenowania w swoim życiu mam pełno, tych małych i większych, bo chyba mam to we krwi, to tym razem byłam obserwatorką. Zakupy w Lidlu. W sklepie kręciło się trochę ludzi, w tym starsza para, na którą zwróciłam uwagę. Stali przy tych lidlowych alejkach z ciuchami, rzeczami do domu, narzędziami itd. Kiedy przechodziłam obok nich, słyszałam, jak sprzeczają się jak typowe stare małżeństwo. I tak nie będziesz tego używać, nie mamy na to miejsca. Po kilku minutach, kiedy byłam już w innej części sklepu i było względnie cicho, usłyszałam wykrzyczane: a po gówno! Wróciłam się w stronę usłyszanego komunikatu, tak jak wszyscy inni, którzy robili w tym czasie zakupy. Starsza pani od razu zorientowała się, że kłótnia zrobiła się za głośno i nie tylko jej mąż usłyszał. Urocze są starsze pary w Lidlu. To jest właśnie, o, teraz sobie przypomniałam, że też mam żenującą historię z Lidla, której byłam obserwatorką i brałam w niej udział. I to było całkiem niedawno. Jest mi strasznie wstyd za moje zachowanie. Mianowicie urodziło się drugie dziecko mojej siostry i ja pojechałam do Zabrza się, czy pomagać mojej siostrze tam w opiece nad dziećmi.
No i z racji tego, że mały miał bardzo hardkorowe kolki, to ja się starałam być jak najczęściej w domu, żeby... Kolkę jest łatwiej znieść, kiedy jest więcej osób, po prostu się nawzajem wspierają, bo to jest hardkorowe doświadczenie. I byłam w tym Lidlu, więc tak szybko robię te zakupy, w ogóle coś tam. I robiłam je w wózku, bo te zakupy były większe. No i podjeżdżam tym wózkiem do kasy. Aha, bo ja jeszcze robię coś takiego, że na przykład nie jeżdżę tym wózkiem wszędzie, tylko na przykład go układę w jednym miejscu, żeby się nie przepychać z nim wszędzie, tylko na przykład jak jest takie wąskie przejście, to ja po prostu ten wózek gdzieś zostawiam na uboczu i po prostu sobie tam do tego wózka dopakowuję rzeczy. I nie wiem, jak to się stało, czy ja musiałam zabrać czyjś inny wózek, czy ktoś mi podwędził i ja ten swój tak z automatu znalazłam gdzieś, tak wiecie, na czuja. No i przy kasie się zorientowałam, że mam nie swój wózek. I cały czas, jak chodziłam z tym wózkiem, to widziałam taką parę starszych ludzi zagubionych właśnie, którzy szukali chyba tego wózka. Ja nie wiedziałam, o co im chodzi, ale oni po prostu tak stali i tak w ogóle cały czas jakby czegoś szukali. No i znalazłam ten mój wózek, do którego pakowałam zakupy. Tamten ich odstawiłam gdzieś tam w pobliżu, żeby po prostu na niego w końcu trafili. A już tam mieli sporo rzeczy. No i wzięłam ten mój wózek zapakowany, poszłam szybko do kasy, zapłaciłam i wyszłam z tego Lidla. Jak wychodziłam, to jeszcze widziałam, że oni tego szukają. I do tej pory żałuję, że nie podeszłam i nie powiedziałam, że to jest ich wózek, ale pewnie na niego trafili, no. Także przepraszam. I Asia jeszcze nam daje jedną historię. Moje początki w Warszawie. Koleżanki z pracy zaprosiły mnie na imprezę. Późnym wieczorem mogłam dopiero do nich dołączyć. Nie znam miasta, jest późno, więc żeby przyspieszyć, zamówiłam pierwszy raz coś jak taksówka, ale nieoznaczone. Pewnie Uber. Pan dzwoni, że już jest i podaje swoją dokładną lokalizację. Dojazd pod blok był skomplikowany, więc musiał mnie dobrze nawigować. Znalazłam auto, które stało w miejscu takim, jak opisywał, ale żeby się upewnić, że to on, stwierdziłam, że zadzwonię. Słyszę sygnał i widzę, że kierowca auta podnosi telefon do ucha, więc się rozłączam i biegnę. Kiedy jestem już blisko, widzę, że na tylnym siedzeniu ktoś jest. Otwieram drzwi i pytam, to gdzie mam usiąść, bo z tyłu już ktoś siedzi. A co byś chciała? Byłam w szoku, rzuciłam szybkie, jestem blondynką. Zamknęłam drzwi i uciekłam. Boże. O, Kasia. Jak byłam w podstawówce, to uwielbialiśmy całą klasą chodzić na górki. To był taki park z małymi wzniesieniami koło szkoły. Pamiętam dzień, w którym miałam na sobie nową błękitną kurtkę, którą kupiła mi mama. Mega się nią przechwalałam, bo miałam bzika na punkcie pastelowych kolorów. Na górkach wymyśliliśmy, że będziemy się turlać ze wzniesienia. Była super zabawa, aż do czasu, gdy się podniosłam. Okazało się, że całą błękitniutką kurtkę obturlałam w czym? W psim gównie. To jest naprawdę odcinek o kupie bez kitu. Kolejna historia. Idę w metrze i widzę starą kumpelę z gimnazjum. Wołałam na nią Szczepan od nazwiska. Lubiłyśmy sobie dokuczać. Więc wtem łapię ją za ramię, zaczynam szarpać mocno, wywijać nią na wszystkie strony. Krzyczę, Szczepan, Szczepan, kopolat wariatko. A to jakaś randomowa laska. Wyrwała się z uścisku i uciekła. Ja zostałam ze wzrokiem w nią wbitym i nie dowierzałam, co właśnie komuś zrobiłam. Marta. Miałam 14 lat i miałam aparat ortodontyczny i po każdym posiłku musiałam go czyścić. Pewnego razu poszłam do baru z koleżankami na pysznego hamburgera. Widząc, że nikogo z pracowników nie ma, podeszłam po posiłku do lustra i zaczęłam czyścić aparat. Kto miał, ten wie, jak to wygląda. Okazało się, że to lustro weneckie. Zosia. Czas pomaturalny. Byłam przeziębiona, więc poszłam do lekarza. Wchodzę, mówię dzień dobry i siadam uśmiechnięta. Pani doktor pyta. No to jak tam? Moja pierwsza myśl. No, kocham ją. Nie dość, że ma bardzo holistyczne podejście do pacjentów, to jeszcze się interesuje. Jej mówię, że jestem po maturze, że ją nawet zdałam, że na studia do Łodzi idę, że to wszystko jest niewarte tego stresu. Mówię to wszystko pełne ekspresji i radości, na co pani doktor reaguje zdziwieniem. I po skończeniu mojego krótkiego monologu mówi, miałam na myśli zdrowie. Jak tam zdrowie? Z czym pani do mnie przyszła? Ale odpowiedziałaś dobrze na tak zadane pytanie. Mogła zapytać, jak zdrowie, albo jak się pani czuje. Luiza. No dobra, coś opowiem. Nie pamiętam tego świadomie, ale kiedyś sprzedałam się za czekoladę.
To bardziej żenada moich rodziców, ale śmiechom nie było końca i każdy mój nowy znajomy słyszał to o mnie w pierwszej kolejności, gdy tylko poznał moją matkę, więc w sumie przeżyłam tę żenadę wielokrotnie. Miałam jakieś 2-3 latka i zrobiłam staremu awanturę na ulicy, bo nie chciał mi kupić czekolady. Norma. Kojarzycie taki tekst, bądź grzeczna, bo przyjdzie pan i cię zabierze? Mi akurat tak wtedy zapodano, bo dzieci w tym wieku przecież boją się obcych. Akurat przechodziła jakaś miła pani i chcąc pomóc mojemu staremu, wyciągnęła do mnie rękę i powiedziała: chodź, ja cię ukradnę i dam ci czekoladkę. Plan był pewnie taki, że schowam się za nogawką, ale dziarsko złapałam panią za rękę i pomaszerowałam za nią. Po kilku krokach się zorientowali, że to nie działa, więc pani się zatrzymała i poczekała, aż stary weźmie mnie za rękę i zabierze. I wtedy nastąpiło zło. Wczepiłam się w obcą kobietę i zaczęłam drzeć się: nie zabierajcie mnie, puść mnie, a pani mi ucieka, puszczaj mnie do pani. W końcu mnie oderwali. Ludzie dookoła patrzyli, jakby mnie porywał, co najmniej pedofil, morderca, nekrofil, a stara pani dostała przyspieszenia stulecia, żeby truchtem uciec przed obcym, żarłocznym bachorem. Ogólnie, jeśli kiedyś usłyszycie, że sprzedaje się za jedzenie, to będzie to prawda. I że atakuje ludzi na ulicy, to też będzie prawda. Agnieszka. Moja historia jest strasznie żenująca. Było to jakieś 2 lata temu, kiedy mój mały szef, czyli 2-latek, zaczął przygodę ze żłobkiem. Z racji, że zaczynam pracę znacznie wcześniej od mojego M, to on odstawia młodego. Generalnie jestem systematyczną osobą i raczej staram się mieć wszystko przygotowane i uporządkowane. Nie zostawiam niczego na później, ale tego wieczoru, kiedy szykowałam młodego do żłobka, zrobiłam inaczej. Wieczorem przed owym dniem przygotowałam ciuszki do ubrania i ciuszki do ewentualnego przebrania, które zawsze pakowałam do plecaczka. Tym razem zapomniałam i zostawiłam je na komodzie. Rano zadzwoniłam, że on musi to zrobić. Generalnie wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że owego wieczora prasowałam ciuchy. Miałam kilka kupek, wszystko je poukładałam w odpowiednich szafkach, jak na pedantkę przystało i niestety zapomniałam o jednej, takiej mojej bieliźnie. Wiecie, co zrobił mój facet? Właśnie tę kupkę zapakował czosnkowi do plecaka. W ogóle świetna ksywa dla dziecka, uwielbiam. Kiedy po pracy pojechałam po młodego i odkryłam, co się stało, myślałam, że spalę się ze wstydu. Podkreślę, że mój synek ma pana opiekuna. Och, ta jego mina, kiedy zorientował się, że ja już wiem, co się stało, była bezcenna. Wioleta. Występowałam z grupą na koncercie przed szeroką publicznością jako support pewnego znanego zespołu. 7 lat temu może jakoś. Stroje sceniczne, góra czarna, dół biały, reflektory, choreografia, śpiewamy. Nagle spod sceny wyłania się menadżer i macha, że mam natychmiast zejść ze sceny. Zupełnie nieplanowanie, nieterminowo, nagle dostałam miesiączkę. Boże, jaki wstyd. Paulina. Nawiązując do postów o korzystaniu w ekstremalnych sytuacjach, kiedy przyszpiliło, z okolicznej przyrody i krzaczków, to też napiszę, bo co tam, ludzka rzecz. Mam nadzieję, że nikt nie będzie urażony. Na pewno nikt nie będzie urażony, ten odcinek to kupa śmiechu. Rano na którymś spacerze z psem, kiedy psiak zrobił swoje, poczułam, że ja też muszę. I to pilnie. I to niestety nie siku. Do domu daleko, w brzuchu kręci, no nie dojdę do chałupy za nic. Ale na szczęście jesteśmy na polance z drzewami. Jest 6 rano, nikogo w zasięgu wzroku. Trudno. Lepiej w krzaczkach niż na ulicy. Wyszukałam najbardziej ustronne miejsce, w gęstym zielsku. I tak się złożyło, że za plecami miałam jakiś stary stadion do gry w tenisa, ale pusty i nikogo nie sprawdziłam. Kucnęłam i z ulgą zrobiłam, co musiałam. Pies był lekko zaskoczony, ale podjął wyzwanie i uznał, że musi poprawić swoją dwójkę, więc ustawił się obok mnie i jedzie z koksem, tyle że bez krępacji. I tak sramy sobie, za przeproszeniem, zgodnie w krzakach. Skończyliśmy, ogarnęłam siebie i psa, po czym zarejestrowałam, że tuż nad głową mam słup z wielką, przemysłową kamerą. Mam nadzieję, że nacelowana była jednak na ten stadion i że nie jestem gwiazdą na YouTubie. Czego ci wszyscy jako słuchacze życzymy i nie słuchacze, tylko też podcaster. K. Podcasterka. Katarzyna. Może nie tyle żenująca jest ta historia, co po prostu żałosna. Czułam się jak, uwaga, gówno, przemielone przez maszynkę. W odległych czasach żył sobie chłopak, który w tamtym momencie przysłonił mi cały świat, choć w gimnazjum był niższy o głowę, o ironio. Miałam wrażenie, że to love of my life. Takie tam gówniarskie zakochanie, bo teraz jak to wspominam, to zastanawiam się, czy oczy miałam z tyłu głowy, czy jednak w dupie. Obstawiam to drugie. Wracając, miałam w tym czasie również przyjaciółkę, do której mówiłam, jak bardzo go kocham i nienawidzę jednocześnie. Skwitowała: nie zasługuję na ciebie.
ale widocznie zasłużył na nią, ponieważ wypłakiwałam jej się w rękaw, a jednocześnie oni potajemnie spotykali się w mieście, w którym mieszkaliśmy. Miałam taką samą sytuację, taką samą. Nie miałam potem ani tego chłopaka, a tym bardziej tej przyjaciółki. I co najlepsze, to mnie bardziej zabolała zdrada tej przyjaciółki niż chłopaka. To już mnie wcześniej zdradził. Kamil. Wieźli mnie na wytrzeźwiałkę. Miałem 3,5 promila i wyrzucili mnie z transportera dopiero jak im powiedziałem, że puścił mi zwieracz. Jezus Maria, wszystkie... Ja tego nie wybieram, ja czytam po prostu po kolei. Gratulacje, Kamil. Agnieszka. Oj, było tych historii kilka. Choć mam duży dystans do siebie i zwykle się śmieję sama z siebie. 1. Ostatnia klasa liceum, 4-letniego. Od zawsze mam tragiczną pamięć do imion i twarzy. Chciałam o coś spytać kolegę siedzącego w innej ławce. Patrzę, otwieram usta i cisza. Słowa ugrzęzły mi w gardle. Czarna dziura w głowie. Po 5 minutach zastanawiania się odwróciłam się do kolegi z ławki i pytam, jak tamten się nazywa. Mina kolegi z ławki bezcenna. Myślałam, że zapadnę się pod ziemię. Tak mi było głupio. 2. historia. Ten sam kolega w ławce, historia, lekcja historii, nauczycielka na lekcji historii wykłada temat. Cisza jak makiem zasiał wśród uczniów, po czym słychać tylko moje rewolucje elitowe. Matko droga, jakbym nie próbowała zmienić pozycji, nie dało się tego zagłuszyć. Okropnie mi było wstyd wtedy. Miałam też bardzo podobne historie, tylko jakoś o dziwo to było na polskim i to po prostu były takie głośne odgłosy, jakbyś puszczała bąka, tylko one są wewnątrz. Też mi zawsze było wstyd. I jeszcze przeczytamy jakąś ostatnią historię w tym odcinku. 2 lata temu wybrałem się z nową dziewczyną na romantyczny weekend do Torunia, pisze Marcin. Jak to zwykle bywa na początku związku, pierwsza noc w hotelu była dość intensywna. Daliśmy sobie nawzajem wiele radości. Następnego dnia rano po śniadaniu mieliśmy wyjść na spacer po mieście, ale ubrania jakoś tak same z nas spadły. Kochamy się na całego, aż tu nagle słyszę, że ktoś przekręca klucz w zamku. Okazało się, że to sprzątaczka przyszła ogarnąć pokój. Dziewczyna zakryła twarz rękoma. Ja za to bardzo nie wiem, co mam w takiej sytuacji zrobić. Oboje zdyszani, spoceni, nadzy jak nas Pan Bóg stworzył. No kurde, sytuacja bez wyjścia. Ale że otwarte drzwi akurat zasłaniały całkowicie łóżko, pokojówka nie była w stanie nas zobaczyć. Zapytała tylko, czy chcemy, aby posprzątała pokój, stojąc dyplomatycznie w progu. Zdobyłem się na krótkie, nie, dziękujemy bardzo, choć w środku całe się gotowałem ze wstydu. Pani wyszła, my po długiej chwili śmiechu dokończyliśmy, co mieliśmy do zrobienia. Podziwiam. Po czym wskoczyłem pod prysznic. Kiedy wyszedłem, moja dziewczyna cała czerwona na twarzy pokazuje mi lustro wiszące dokładnie naprzeciwko drzwi, a w tym lustrze oczywiście jak na dłoni widać całe łóżko. Dopiero kiedy wychodziliśmy z pokoju, zobaczyłem zawieszkę. Nie przeszkadzać. Szkoda, że nie po tej stronie drzwi, co trzeba. Ale przynajmniej masz miłe wspomnienia. I ten czas w hotelu spędziliście miło, także bardzo się cieszę. Tymczasem kończę dzisiejszy odcinek. Życzę Wam wszystkiego dobrego jak zwykle. Jutro spotkamy się troszkę później, raczej pod wieczór spodziewajcie się odcinka, chociaż nie wiadomo, co mnie natchnie. I dajcie znać, co sądzicie o tych historiach w komentarzu na grupie Pogadajmy o życiu. Możecie też dopisać swoje, będę miała na zapas, bo tych odcinków będzie i będzie. To Was od razu ostrzegam. I pamiętajcie o 2 konkursach. Pierwszy trwa do jutra, do 8. Jest to mój mały konkurs, który zrobiłam dla Was, żebyście podzielili się ze mną najfajniejszą jakąś Waszą historią świąteczną, związaną ze świętami. I autorów lub autorki 3 najlepszych opowieści nagradzam paczkami świątecznymi, które sama skomponuję. A 2. konkurs to konkurs z Yes, z biżuterią, w którym to musicie wrzucić na Instagram zdjęcie jakiejś biżuterii, z którą też wiąże się jakaś ważna dla Was historia, albo jakiś rysunek, bo też to może być tak, że tej biżuterii akurat teraz przy sobie nie macie, albo w ogóle już jej nie ma. Otagować profil Yes, otagować mój profil i ten konkurs trwa do 10 grudnia. I w tym konkursie możecie wygrać 3 naszyjniki z kolekcji Art Deco, które są ze srebra. Także zachęcam Was mocno. Prezenty na Was czekają, a to nie wszystko, bo na pewno jeszcze coś dla Was przygotuję fajnego. Tylko muszę wymyślić coś fajnego. Dobra, tymczasem życzę Wam miłego popołudnia, czy dnia, czy w ogóle weekendu, jak chcecie. No i w ogóle grudzień jest zarąbistym miesiącem.
i bardzo się cieszę, że spędzamy go w ten sposób razem. Buziaki, pa!